Dzień doberek, boberek, zapraszam Was dzisiaj na nowy daily vlog. To będzie ciekawy vlog, ponieważ za moment jadę na bardzo fajne spotkanie. Chciałabym zrobić z niego relację, zobaczymy jak to oczywiście wyjdzie, czy to się uda. Dzisiaj mamy przepiękną, słoneczną pogodę, co zresztą widzicie. A ja mam na sobie sukienkę z Tatum, taką sweterkową, dzianinową, z tej kolekcji z misiem uszatkiem. O, bardzo ją zresztą lubię. Ona ma tutaj, zobaczcie, kieszenie, więc super się sprawdza. Do tego dołożyłam sobie pasek od Ralfa brązowy. Kozaki na płaskim obcasie od Prima Klasse, które mają jakieś 15 lat, słuchajcie, ale są cały czas w dobrym stanie, więc idealnie. O, tak się dzisiaj prezentuję. I uciekam zaraz na spotkanie, pokażę Wam mój zapach na dziś i coś nowego, co tutaj za mną stoi, zaraz Wam opowiem nieco więcej. A dzisiaj pachnę no, jednym z moich ukochanych, ulubionych zapachów, czyli Jean Paul Gaultier. No i właśnie, nowy mebelek, który pojawił się u nas w przedpokoju, czyli ta oto piękna konsola, którą kupiłam w weekend. Słuchajcie, już od dawna szukałam takiej konsoli, która byłaby mała, zmieściłaby się tutaj, srebrna i właśnie ze szklanym blatem. Co prawda nie zwracajcie uwagi na to, co na niej stoi, bo w tej chwili to jest taka prowizorka i muszę się jeszcze zastanowić, dokupić jakieś piękne, ładne, dekoracyjne elementy, ale wiecie co, jestem nią zachwycona, wygląda naprawdę przepięknie i jest idealnych rozmiarów. Chociaż Massimo stwierdził, że mogłaby być trochę większa, dłuższa, żeby tak dochodzić tutaj, ale z drugiej strony, wiecie, jak się przechodzi tędy, to lepiej, żeby ta konsola była tutaj po prostu mniejsza i nie przeszkadzała w tym przejściu tutaj do łazienki. No, zapewne zapytacie, gdzie ją kupiłam. Słuchajcie, ja mam takie swoje miejsce, taki sklep na hali Bronisza i tam można dostać właśnie takie przepiękne meble, glamour i nie tylko, w bardzo dobrych cenach. Jeśli będziecie chcieli, to kiedyś Wam zrobię relację z tego sklepu. No, można by tam siedzieć godzinami. Znamy właściciela, wiemy skąd on to wszystko sprowadza. No i tak jak powiedziałam, ma bardzo dobre ceny. Więc praktycznie większość mebli w naszym mieszkaniu to jest z tego sklepu. Ale coś Wam jeszcze pokażę. W niedzielę na obiedzie mieliśmy gości. Była u nas Krysia ze swoim mężem i dostałam od niej tak przepiękny, obłędny bukiet kwiatów. Czy wy to widzicie? A, trochę w takim klimacie jesiennym, bo są tutaj też liście. O, proszę, ale ten kolor. No, Krysia wiedziała, co ja lubię, co ja kocham. Świeże kwiaty w domu to jest to i tak stoją sobie właśnie od niedzieli i cieszą oko. No i jestem już gotowa do wyjścia. Okulary. Prada, założyłam na siebie ten płaszczyk, trench od marki Holistic, który Wy już dobrze znacie, w takim przepięknym miodowym kolorze. Do tego torebka brązowa, karmelowa Elisabetta Franki. Troszkę ten płaszczyk jest krótki, widzicie, wychodzi mi ta sukienka, ale to nieważne. Tak może być odrobinę. Dobra, słuchajcie, jadę. Zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj się potoczy. Ile uda mi się nagrać właśnie z tej fajnej konferencji. Myślę, że będzie dla Was ciekawa, bo temat jest niesamowicie ciekawy. No i życzę Wam miłego oglądania. Klinika powstała, zawsze mówiłem, że najważniejsza jest naturalność w medycynie estetycznej. Ale dlaczego w ogóle coś takiego zacząłem mówić? I wszyscy zaczęli na mnie patrzeć trochę jak na wariata. 10 lat siedziałem w zachodnich Niemczech, tam się uczyłem tej medycyny estetycznej. I powiem Wam, że to, co od tych 5 lat tutaj cały czas konsekwentnie mówię, zaczyna się pojawiać hasła. Zaczynają się być hasła z Azji w innych klinikach właśnie o tym naturalnym pięknie. Ale co to właśnie znaczy, to naturalne piękno? Znaczy, to każda kobieta jest piękna. A może być jeszcze piękniejsza, jeżeli ona sobie ułoży włosy, jeżeli sobie pomaluje usta, pomaluje oczy, jeśli założy czystą, schludną sukienkę,
jeśli zadba dodatkowo o skórę. Dzisiaj medycyna estetyczna, według mojego mniemania i tak naprawdę tego, czego nauczyłem się na Zachodzie, jest elementem dbania o siebie, a nie tak zwanej transformacji. I teraz właśnie chcę powiedzieć, o co chodzi. Są pacjentki czy ludzie, którzy są transformersami. I to są ci ludzie, których my możemy obserwować na ulicy bądź w gazetach, którzy wyglądają zupełnie nienaturalnie. Mają ogromne policzki, mają ogromne usta. Są do siebie zupełnie niepodobni. Z czego to wynika? Zacząłem się zastanawiać. I pacjentki zaczęły do mnie przychodzić i mówią: panie doktorze, ja w ogóle chcę się cała zmienić. W ogóle nie chcę. Ale dlaczego? Wystarczy tylko może wydatnić jakieś pani dobre cechy, które na pewno pani, których pani ma dużo, a jakieś drobne niedoskonałości lekko wygumkować. I będzie super. Nie, ja w ogóle chcę wszystko zmienić. Ona w głowie po prostu nie lubi siebie. I ja, nawet robiąc takie zabiegi, i to jest udowodnione, bo są robione badania właśnie na takich bazach pacjentów, że taki pacjent, nawet jak my zrobimy 1000 zabiegów, on nigdy nie będzie z nich zadowolony. Nigdy, zawsze będzie nieszczęśliwy. I uwierzcie mi, ale jest bardzo duży odsetek pacjentek, które albo to już w sobie mają, albo mają bardzo duże skłonności do siebie. I wynika to właśnie z braku samoakceptacji siebie. I to, ten projekt Nasz Lubię Siebie właśnie powstał z potrzeby tego, żeby pacjentki, kobiety, nie tylko moje pacjentki, ale wszystkie kobiety, zainspirować do tego, że można lubić siebie. I powiem wam, że jestem niezmiernie miło, jestem tak zaszczycony, że udało się do tego programu nam zaprosić tak wspaniałe, inspirujące kobiety, rozpoznawalne też, które też przez całe swoje życie przeszły jakąś drogę akceptacji siebie. One były różne oczywiście. I z poprzednich edycji też cudowne kobiety, które na poprzedniej edycji też mówiły krótko o swoich historiach. To są kobiety, które są inspiracją dla wszystkich Polek do tego, żeby polubić siebie. Polubić siebie i polubić siebie, znaczy akceptować siebie, ale nie zapominając o tym, żeby dbać o siebie, bo nie ma nic, powiem wam jako facet, nie ma nic przyjemniejszego, jak spojrzeć na piękną, zadbaną kobietę. Jak słyszę, że trzeba polubić siebie, to od razu sobie wyobrażam, że to trzeba zrobić na takim: ach, od dzisiaj lubię, ale jak to zrobić? Niby lubię, ale może jednak nie lubię, ale chciałabym lubić, bo wszyscy mówią, że trzeba lubić. Ja też sobie zadawałam takie pytania. Też od 10 lat praktykuję jogę, też mam wspaniałego męża, który mówi o mnie różne piękne rzeczy, ale też weszłam na drogę terapeutyczną i się nigdy tego nie wstydziłam. I nie mogę powiedzieć, że polecam to wszystkim, bo pewnie nie każdy to potrzebuje tego, ale ja potrzebowałam po to, żeby zrozumieć, że jestem piękna. I żeby zrozumieć, że upadki, porażki, trudności to nie są drzwi, które się zamykają, tylko drzwi, które się otwierają do tego, żeby lepiej poznać siebie i zrozumieć siebie. Bo dopiero wtedy, kiedy się wie, kim się jest, tak naprawdę, a propos tego, nie kim sobie wyobrażam, że jestem, kim jestem w najlepszej wersji siebie, co jest tak często odmieniane przez różne przypadki, tylko kim tak naprawdę jestem. O swoich słabościach i o swoich silnych stronach i o tym, jak to wszystko tańczy w życiu i się wywala czasem w tym tańcu, a czasem jest piękne i tańczy super harmonijnie. I dopiero wtedy, wydaje mi się, można polubić siebie, jak się zrozumie, kim tak naprawdę się jest. Że ja siebie doceniam. Szczerze, w różne dni to różnie wygląda. I bardzo pięknie, dzięki, już o tym wcześniej powiedziały bardzo dużo i o tej pracy, i o harmonii,
To jest tak jak z każdą miłością. Mówi się, że trzeba ją pielęgnować, trzeba o nią dbać. Miłość do siebie też tego na pewno wymaga. Więc ja siebie czasami doceniam, czasami doceniam mniej. Wtedy się głaszczę, jakoś utulam i przemawiam sobie do rozsądku. I wcale to nie jest takie proste, bo wydaje mi się, że nasz zawód, wszyscy jesteśmy aktorkami, robi coś takiego, że z jednej strony ułatwia nam akceptację siebie, ponieważ codziennie wychodzimy wieczorem na scenę i musimy zaakceptować to, że niektórzy nas polubią, niektórzy nie. A z drugiej strony utrudnia, bo właściwie cały czas jesteśmy oceniani. I mój jakiś proces polegał na tym, żeby nauczyć się oddzielać zawodowo. To było bardzo trudne. To, jaka jestem ja, to, że jestem wystarczająco dobra dla siebie, a niekoniecznie każdy musi też to doceniać. Nie spodobam się po prostu każdemu. To mi trochę zajęło. Właściwie do tej pory nad tym pracuję. Ja mam nadzieję, że jeszcze zdążę się tego nauczyć. Wiedziałam, że w ogóle będzie problem, jak będę mówić ostatnio właściwie. Co by tu jeszcze dodać? Natomiast powiem tak, oczywiście śmiech jest dla mnie absolutnie czymś, co mnie napędza i co uwielbiam. Uwielbiam otaczać się ludźmi, którzy mają poczucie humoru. Śmiech na scenie to jest zupełnie osobny rodzaj, bo może być, że tak powiem, piekło w głowie, beznadziejny dzień czy okropny czas, ale postać się śmieje, jest roześmiana i radosna i to widzowie w 100% muszą dostać. I to nie ma znaczenia, co ja o sobie myślę w danym momencie, kiedy jestem na scenie. Natomiast jakby odnosząc się do tego, co tutaj powiedziały moje wspaniałe przedmówczynie, przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, to przepięknie brzmi, lubię siebie, kocham siebie, to jest cholernie trudne. I dojście do takiego stanu jest potwornie trudne, to jest nieustająca praca, ciężka, oprócz oczywiście, ale to też można zepsuć. Uważam, że taki stan i takie poczucie również po drodze można zepsuć. To jest ciężka praca, to jest nieustająca praca, ale praca, która się opłaca. I muszę powiedzieć, że ja doszłam do takiego stanu lubienia siebie, akceptowania siebie. Na pewno jesteśmy sumą swoich doświadczeń i to wszystko wynika z pewnych doświadczeń i właśnie pewne niepowodzenia, bo nie nazwę ich porażkami, bo to są zawsze lekcje, pewne niepowodzenia też budują i właśnie otwierają drzwi, po prostu inne drzwi. I właśnie oddzielenie, wyobrażenie nie tylko na swój temat, ale również wyobrażenie innych na twój temat, to oczywiście też jest związane z naszym zawodem i oczekiwania innych. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy ja chcę spełniać czyjeś oczekiwania, spełniać czyjeś wyobrażenia i nadążać za czyimiś wyobrażeniami, czy to ja jestem najważniejsza. I to był taki moment, kiedy zadałam sobie pytanie, a właściwie nie musiałam zadawać pytania, tylko stwierdziłam, życie mam tylko jedno i nikt za mnie tego życia nie przeżyje. Jeżeli ja nie będę słuchać siebie i ja nie będę dla siebie najważniejsza, tylko będę wciąż spełniać czyjeś oczekiwania, a nikogo nie zadowolimy, wszystkich nie zadowolimy nigdy, to przede wszystkim muszę zadowolić siebie i zadbać o siebie. I właśnie dlatego, ponieważ od tej relacji zaczyna się wszystko, jeżeli ta z najbliższą osobą, czyli ze sobą samą, nie czuję się dobrze, nie czuję się komfortowo, to ten dyskomfort będzie się odbijał na wszystkich innych relacjach i na płaszczyźnie zawodowej, i na płaszczyźnie prywatnej. Dlatego to jest najważniejsze, o co muszę zadbać. I doszłam do takiego momentu, że właściwie muszę tutaj, właściwie chyba moje lubienie siebie rodzi się od ogromnej chęci i też poczucia niezależności. Ale niezależności w tym znaczeniu, że cudownie jest kochać, cudownie jest być kochanym. Każda kobieta marzy o mężczyźnie obok. Jeżeli jest, cudownie, a jak go nie ma, to co? Nie możemy być szczęśliwe? To jest przykład, nie chodzi tylko o faceta, ale nie mogę uzależniać swojego poczucia szczęścia od innych. Jeżeli nie potrafię być szczęśliwa sama ze sobą, rano wstaję i mówię, będzie fajny dzień, jest super.
ciekawe, co mi się przydarzy, ciekawe, co przeżyję, ciekawe, jakie wyzwania przede mną staną, to coś jest nie tak, bo najpierw muszę potrafić być szczęśliwa sama ze sobą. I to był ten moment, kiedy poczułam się dobrze, poczułam, że lubię siebie i siebie akceptuję i mogę iść dalej i mogę dalej nad tym pracować. A dodatkowo jeszcze chciałam dodać, że właśnie to też tak akceptuję siebie. Co to znaczy akceptuję siebie? Każda z nas tak naprawdę akceptuje siebie, dla mnie równa się, jestem świadoma siebie. Czyli właśnie ze swoimi również silnymi stronami, bo co jest śmieszne, bardzo często bywa, że jak się kogoś zapyta o jego wady, to świetnie wymieni. A jak się zapyta o zalety, to już bywa gorzej. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. I świadomość siebie, oprócz oczywiście, ale trochę tak jest i jakby ta akceptacja siebie i świadomość siebie, to znaczy, że wiem jaka jestem, co chciałabym przepracować, bo jakby akceptacja i lubienie siebie wcale nie oznacza, że nie ma we mnie samokrytycyzmu, ale oczywiście tego zdrowego, który mi nie będzie zabijał i dołował, tylko który będzie mi pozwalał się rozwijać, bo jeżeli tak właśnie nie do końca się zgadzam, jak tak bezwarunkowo siebie zaakceptuję i będę uwielbiać, to zatrzymam się w rozwoju, przynajmniej to jest moje jakby, moje poczucie, bo ale akceptuję siebie taka, jaka jestem teraz, a nie, że będę siebie lubić i akceptować za pół roku, jak wypracuję, popracuję nad jakąś tam słabością, czy jakimś przyzwyczajeniem, czy nie wiem, czy biodrem, wcięciem w pasie i tak dalej, prawda, nad kilogramami, za pół roku to będę tak siebie uwielbiać, a teraz no to powiedzmy, wiem, że to mam zmienić, no powiedzmy jest okej. Okay. Nie, właśnie akceptuję i lubię siebie na każdym etapie, w każdej formie, w jakiej jestem. Jak widzicie, jestem już po konferencji i trzecia edycja projektu Lubię siebie już za nami. Jadę teraz ogarnąć kilka swoich spraw, ale pomyślałam sobie, że za chwilę się zatrzymam, ponieważ mam pewne przemyślenia właśnie związane z tą konferencją. Słuchajcie, cudownie jest posłuchać kobiety, które wypowiadają się na temat akceptacji siebie, swoich kompleksów, problemów, swojego ciała, życia i całej reszty. A wiecie co, mi taki moment odnośnie akceptacji siebie przyszedł chyba kilka lat temu tak naprawdę, dopiero kilka lat temu. Jak wiecie, jestem już po 40 i uważam, że jeszcze w pełni nie zaakceptowałam wszystkiego i chyba nie da się w pełni zaakceptować wszystkiego, bo to też motywuje nas do zmian, do rozwoju, do pracy nad sobą. I powiem wam tak, kiedyś, zresztą wy wiecie, bo ja nawet nagrałam takie filmy tutaj na moim kanale, był taki moment, wiele, wiele lat temu, że właśnie tej akceptacji nie było i ja chciałam powiększyć biust, o czym wam opowiadałam. Na szczęście tego nie zrobiłam i dzisiaj akceptuję to, jak on wygląda i jakiej jest wielkości. Ale był też taki moment, że chciałam poprawić uszy. Tak, chciałam, jedno ucho mam bardziej odstające od drugiego, nieważne. I chciałam to oczywiście też poprawić i też byłam w klinice chirurgii plastycznej i też tego nie zrobiłam. Oczywiście były takie momenty, że na przykład powiększyłam usta i to było chyba z 7 lat temu, tak mniej więcej bym kalkulowała, że bardzo, bardzo dawno. I od tamtej pory już tego, słuchajcie, nie robiłam, chociaż w sumie to powinnam zrobić korektę i poprawki, bo widzę, że są nierówne, bo ten kwas hialuronowy zszedł i widzę, jak na przykład pomaluję sobie ciemniejszą pomadką, jak to wygląda. Ale nie o to chodzi. Czasami dostaję takie wiadomości, że ja wyglądam tak, jak wyglądam, albo komentarze i mówię o jakiejś akceptacji i tak dalej, jak jestem osobą, która ma taką figurę, jak ma, szpanuje nią, albo jeszcze lepiej. Non-stop wykonuję zabiegi z medycyny estetycznej. Słuchajcie, ja wiem, że ludzie wiedzą lepiej ode mnie, ile ja robię zabiegów i jak często je robię, i jaką ja mam figurę, co jest oczywiście nieprawdą, bo to, że ja nagrywam jakieś filmy z dr Pander, czy bywam na różnych konferencjach, w miejscach, gdzie wykonuje się tą medycynę estetyczną i tak dalej, to wcale nie oznacza, że ja od razu robię tam zabiegi i w ogóle się naciągam, a to jak wyglądam, to już jest w ogóle inna kwestia. Ale do czego zmierzam? Chciałam wam powiedzieć, że
Nawet jeżeli ja dostaję od Was komplementy na temat mojej figury, mojego wyglądu, czy tego, jak wygląda moja skóra i tak dalej, to nie jest tak, że ja w 100% uważam, że właśnie tak jest. Że ja tak wyglądam. Że moja skóra jest idealna. Że wszystko jest idealnie. Nie. Bo ja cały czas nad tym pracuję. Akceptuję to, w jakim jestem miejscu, na jakim jestem etapie, ile mam lat, jak wyglądam. To, że się zaczynają pojawiać gdzieś tam chomiki, to, że się pojawiły zmarszczki, to, że ta skóra już nie jest tak jędrna, to, że nie wiem, opadła mi pupa, słuchajcie. Pracuję nad tym. Ćwiczę, pielęgnacja, zabiegi, dieta, suplementy, wszystko razem. I staram się o siebie dbać, bo wydaje mi się, że w tym wszystkim, o czym dzisiaj mogliście posłuchać i o czym ja teraz Wam mówię, najważniejsze jest to, żeby o siebie dbać. Bo jeśli będziemy o siebie dbać, to będziemy siebie też lubić. A to, że mamy jakieś wady, że mamy jakieś kompleksy, wszyscy je mamy. A nawet ludzie, którzy uważają, że są perfekcyjni, oni też je mają, słuchajcie. A więc praca nad sobą, to dążenie do akceptacji siebie, ale bez przesady oczywiście, nie na zasadzie przerobienia się, tak jak powiedział pan doktor. Nie zmiany, że będziemy wyglądać zupełnie inaczej, że będziemy zupełnie innymi ludźmi. Żeby to wszystko miało sens, żeby to wszystko było razem połączone. Żebyśmy mieli motywację do tego, żeby każdego dnia wstać, wyjść na spacer, zrobić pielęgnację poranną, wieczorną. Wziąć odpowiednią dawkę suplementów. Jeść dobrze, odżywiać się dobrze. Żeby się motywować do tego, żeby mieć zdrowie, żeby czuć się dobrze w tym swoim organizmie, tak? W tym swoim ciele. Myślę, że to jest tak naprawdę to wszystko, co jest ważne. A jeśli do tego dochodzi jeszcze rozwój osobisty, mentalny, rozwijanie swoich pasji, spełnianie się w tym, co robimy, to też jest taka wisienka na torcie, tak? I pamiętajcie proszę o tym, że jeżeli my będziemy się czuli w środku dobrze, a jeżeli będziemy mieć to zdrowie, będziemy się czuć wystarczająco dobrze, jeśli chodzi pod względem urodowym, to wszyscy, którzy będą wokół nas, nasi bliscy, nasza rodzina, osoby, na którym nam zależy, też będą to odczuwać i będą widzieć, że skoro my jesteśmy szczęśliwi, szczęśliwe, to i oni będą. I to jest bardzo ważne. Także takie moje przemyślenia po tej konferencji na dziś. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii, jak Wy to widzicie. Czy akceptujecie siebie, czy pracujecie nad sobą, czy dbacie o siebie w odpowiedni sposób? Dajcie koniecznie znać. A ja teraz, słuchajcie, uciekam, jadę dalej. W ogóle skończył mi się puder, więc muszę podjechać do sklepu i kupić jakiś nowy. Może, a jeżeli go kupię, to później Wam pokażę co i jak. Trochę dzisiaj jeżdżenia, załatwiania spraw. Lecę i ogarniam dalej ten piękny, słoneczny, jesienny dzień. Czas otworzyć tę wielką paczkę, która do nas przyszła, a oczywiście mamy tutaj, jak widzicie, sklep kawa, czyli nasze zamówienie, jeśli chodzi o kawę, którą cały czas pijemy, lubimy, więc już Wam pokazuję, co tutaj dokładnie jest. Często pytacie nas o kawę, jaką pijemy i wiecie, że jak jeździmy do Włoch, to ze sobą zawsze, oczywiście jak jeździmy samochodem, to ze sobą przywozimy cały zapas Kimbo. I tak jak widzicie, mamy tutaj kapsułki Kimbo, które bardzo, bardzo lubimy. Jest taki sklep w internecie, sklep kawa, w którym regularnie zamawiamy, robimy właśnie zamówienie. Tam można dostać różne rodzaje Kimbo. Oczywiście jest Kimbo w ziarnach. Jest Kimbo w kapsułkach, do ekspresów, kompatybilne z Nespresso i my właśnie albo kupujemy kapsułki Nespresso, albo właśnie Kimbo. A jeśli chodzi o kawę do kawiarki, to jest właśnie ta, czyli Kimbo Macinato Fresco, taka sama wersja jak kapsułki, proszę bardzo, Espresso Napoli. O, i zawsze bierzemy właśnie w takim dwupaku, bo najfajniej się opłaca cenowo.
Jedno takie opakowanie kapsułek kosztuje około 11 zł, więc naprawdę dobrze wychodzi cenowo w porównaniu z kapsułkami, które można kupić w supermarketach. No i oczywiście mamy tutaj kawę Kimbo. Podobnie jest z tym dwupakiem. Też bardzo fajnie wychodzi cenowo, chyba 26 zł za dwa opakowania. Więc widzicie, zapas kapsułek. Tutaj mamy też kawę pozostałą, także bieram się za rozkładanie, biorę się za rozkładanie tego wszystkiego. Wyniosę sobie też do Stancino, do mojej komórki, gdzie wszystko przechowuję, do mojej spiżarki. No, będzie pyszna kawa jutro rano. Proszę mi powiedzieć, co pan tutaj robi w kuchni dzisiaj? Frittatella di maccheroni. Frittata di maccheroni. Tak, czyli frittata z makaronu, penne, ragu. Widzicie, jak ona pięknie wygląda. Czyli taki jest właśnie smażony makaron. A jak nim pachnie w domu? Tadam! Jest tego come per la mia frittatella. No piękna, piękna, ale wiesz Massimo, mamy jesień i trzeba pomyśleć chyba nad jakimś jesiennym przepisem. Może pasta zucca? Co anche, ty na to? Bravo. No. Może byśmy zrobili jakiś przepis nowy. Adesso no. Napoli na Italię. To się da pasta zucca con mule. Nie, żadne pasta zucca i mule. Dobra, niech tu się pięknie smaży ta frittata. No, no. Czy wy to widzicie? Tak się proszę, szef kuchni Massimo napracował. O. È una bella frittatella no, proprio di maccheroni, tak, rotonda, rotonda. Tak, okrągła, okrągła, taka, o zobaczcie, podwójna na 2 cm, idealnie przypieczona z wierzchu, z sosem pomidorowym, chrupiąca, to teraz odpoczywa, leżakuje, stygnie. Masterchef. Tak, ty jesteś masterchef. Słuchajcie, takim akcentem się z wami żegnamy. Do zobaczenia w następnym filmie. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie jakiś nowy przepis z kuchni Massimo. No to co? Do zobaczenia, buziaki, pa! Buziaki, pa!